Zdrowe zasady odżywiania, a prawidłowe odżywianie biegaczy to są dwie różne sprawy, chociaż prawidłowe odżywianie biegaczy też powinno być zdrowe. Poprosiliśmy uczestników, aby wykonali podstawowe badania laboratoryjne. Okazywało się, że biegacze spożywali zbyt mało jedzenia. Oczywiście nie chodzi to tylko o same kalorie, czyli tą energię, bo bardzo często było tak, że spożywali jej nawet zbyt dużo, ale proporcje makroskładników, czyli tych białka, tłuszczu i węglowodanów, były zaburzone. Podstawą powinny być węglowodany, które są bardzo często wykluczane przez ludzi w obawie przed przyrostem masy ciała. To, co daje nam powera, to są właśnie węglowodany. PKO Bank Polski. Biegajmy razem!